wszystkich na kanale Welcome Black Prince. Właśnie, jak zawsze idziemy z Julcią. Nowość normalnie, tak, nowa nigdy, osoba. Ja nigdy na tym kanale. Kurczę, blade. Więc to jest Julka, jakby ktoś zapomniał. Idziemy jak zawsze przywitać się z końmi, potem wracamy i znając nas znowu horrorek obejrzymy. Bo coś się chmurzy i pewnie zaraz lunie. A jak... A zresztą no, musimy pomyśleć co będziemy robić. Plan dnia ustalić, którego i tak się nie trzymamy. Ale ustalić. Trzeba coś. Tak, na pewno ustalimy plan dnia. Nie też na spontanie będzie. Dobra, idziemy po konie. Tak. W ogóle. Tutaj są już moje zgrytki. Od prawej Welcio, Ikar, Gazela, Zarino. A tam z tyłu są klacze. Tak, ja idę do moich zgrytków, Julcia idzie do tych dwóch. Bo po drodze ma. No, i tak ogółem. Wygląda nasz początek dnia. Cześć, misie! Po horrorku i dołączyła do nas Wicia. Tak, idziemy teraz do koni. I Karka... Ponownie. Tak, ponownie. Ale spokojnie, jeszcze dwa razy czy tam trzy będziemy u nich. Tak, idziemy dzisiaj z Ikarkiem i Zarino. Wiecie, że w końcu przyniosła ten swój komplet. Ja ją katrupię, bo nigdy nie chciała przynieść go. Co? Ja atakuję. Ja? Widzicie, teraz cały czas ja ją atakuję. Ja jestem ta zła. I lecimy na konie. Ja już z koniem jestem. Ikar wygląda tak jak Welko wczoraj. Zestaw chili od Eskadrona. I patrz, nawet Julcia się przebrała. Zaraz tutaj pokażemy Zarino. Ikar, stój grzecznie. Proszę bardzo. Przedstawiam wam Zarino. Już pojeździ z Ikarkiem. Troszeczkę poskakaliśmy. Pracę domową od naszej instruktorki odrobiliśmy. A to Julcia idzie następna. Idę z wami. Idziemy znowu. A, będzie kulisja. Idziemy naszymi dróżkami jak zawsze. Bo my mamy ze stajni, czyli stamtąd, to jest Julcia i Wiktoria. Stamtąd mamy taką dróżkę prowadzącą do lasu. Po prostu, żeby nie chodzić po tym asfalcie i drodze dla samochodów, to mamy własną wytyczoną końską. I nią zawsze stępujemy po jeździe. Wtedy jest przyjemnie tak i nie musimy kręcić się w kółko bez sensu 10 minut. Tutaj mija nam bardzo szybko czas. Będziemy chodzić nóżki. Tam Julcia się bawi z Zarino na placu i Ikar jest zaciekawiony. No i lecimy go już odłożyć na łąkę. Szok, już po pracy jest. Łączkę, tutaj jest Julcia na Zarino, tak samo jak ja, a tu jest Wicia. Proszę bardzo, komitet powitalny, welcome Gazela, tu jest Ikuś, a tu Zarcia. Dobra, schodzę z niego i wypuszczam konia. Dobra, te skaczą jak małpy. Nie wiem, czy jak mi złamała nogę, to możesz mi podnieść.
pamiętałam, po słońcu, po treningu tu jest Wika i Julcia z kupozbieraczką. Ja za to jeżdżę staczkomobilem tak zwanym. Hopsaj, jedziemy. Teraz Julcia, bo się troszkę ochłodziło i jest teraz przyjemniej. Teraz można siadać i jest fajnie, więc lecę po Wela. Ja już z Julciem właśnie schodzimy z padoku. Zaczęło padać. Jak wziąłam Wela, tu jest Wika, tu jest Julka i zaczęło padać, jak go wziąłam. Oglądałem zdjęcia, tutaj Welo, moja furka, bardzo ładnie wyglądająca, w różu, moje słońce. My właśnie skończyliśmy trening, poskakaliśmy sobie, tutaj miałam porobione zdjęcia przez Wicie i moja wspaniała pani trener ma drugi taren, modelką musi dostać. Tak, proszę to pozostawić. Wow, po prostu. Ja się boję, tak nie uspokoić. To jest pingwin z krwi i kości. Widzicie, jakbyście szukali pingwina do wynajęcia, to ja nie pożyczam. To jest moja Julcia. Też cię kocham. Chwal się, co robisz. W końcu sama. Brawo. I ja mam nie zapnię. No dobrze, ale przynajmniej tyle. Progres. Weźcie mi, pomóżcie, no. One dwie wymyśliły oprowadzankę. Jedna mnie trzyma za nogę, druga mnie prowadzi, jakbym sama nie umiała się prowadzić. Trzymaj się tego pębu, bo cię strzelimy z konia. Tak, a tak by the way to jest mój koń. Ratunku, pomocy. Witamy. Nie zgadniecie, gdzie jesteśmy? Na welcomie. Ten koń jest święty. On jest święty, tak. Cudowny koń. Ja musiałam go zmienić. Wypuszczamy go na padoczek ładnie. Na łączkę w sumie. Ojoj. Jak? Cześć wszystkim, zobacz, my już idziemy do mamy, która nas odbierze i odwiezie do domu. Tu mamy naszego towarzysza. Tak, to jest nasz pies obronny w stajni. Dobry pies. Kochany. Ale jestem grzeczny. Odprowadza nas, żebyśmy były bezpieczne. A my się już z wami żegnamy. Dziękuję bardzo serdecznie za oglądanie. I do następnego filmu. Trzymajcie się. Łapatki.